I wszystkim witam was serdecznie w nowym odcinku na moim kanale w Spielbeatzie z The Sims 2. Jak widzicie, postanowiłam zbudować domek. Początkowo miał być to mały domek, taki startowy. Wiadomo, nie więcej niż 20 tysięcy, bo tyle dostajemy na start. No ale cóż, wyszło jak zawsze. To i tak jest moje drugie podejście, bo pierwszy dom, który zaczęłam budować, w ogóle był jeszcze większy i jeszcze droższy. Możecie go chwilami pewnie widzieć tam z boku, bo jest na działce obok. Taki mały spoiler. Ale jeszcze go nie dokończyłam. Jakoś straciłam na niego wenę i bardzo zależało mi, żeby zbudować coś mniejszego. Bo buduję bez żadnych modów i tak dalej i wiecie, o co chodzi. Trudno jest z samej gry tak urządzić ten dom w środku, żeby nie było pustych przestrzeni. Dlatego najlepiej się buduje takie mniejsze domki. No i cóż, jak widzicie, powstaje tutaj taki domek, który jest bardzo ciekawy, muszę wam powiedzieć. Bo z zewnątrz, jak się na niego patrzy, on jest taki dosyć modernistyczny, nowoczesny. Ale w środku za to, jak się do niego wejdzie, ma taki klimat bardziej wiejski, taki starodawny, że tak to powiem. No i w sumie wyszedł mi taki miszmasz trochę. Nie wiem w ogóle, czy to do siebie pasuje. Nie wiem, jak uważacie. Dajcie mi znać, czy wam się coś takiego podoba, że w środku jest właśnie tak wiejsko, a na zewnątrz jest tak nowocześnie. Dlatego też ten dom się nazywa Windern, czy coś takiego. Połączenie od vintage i modern. Wiecie, taka jestem oryginalna i sobie wzięłam tak, połączyłam dwa wyrazy, a co? No i cóż, coś takiego mi powstało. Nie miałam takiego konkretnego pomysłu na ten domek, po prostu miałam ochotę coś zbudować i tak sobie weszłam i budowałam. Zajęło mi to ponad godzinę w sumie. I jeszcze pod koniec będzie urwane, ponieważ zabrakło mi miejsca na dysku, jak się okazało. Cóż. I no, wystraszyłam się, że w ogóle nie wiadomo kiedy mi to przerwało, bo nawet nie zauważyłam, ale na szczęście prawie cały dom jest na nagraniu. Zresztą na koniec jeszcze zobaczycie oczywiście screeny, jak to zawsze bywa. I naturalnie ten domek udostępnię wam, jeśli macie ochotę go pobrać, to będzie udostępniony. Link do niego będziecie mieli w opisie, czy tam nawet w komentarzu. Będzie na moim blogu, razem ze zdjęciami, ze wszystkim, będziecie mogli sobie go ściągnąć, jeśli macie ochotę. Domek nie ma żadnych modów, jest tylko z Ultimate Collection. Także jeśli, no, polecam mieć całość tej kolekcji, no bo ja tutaj nie zwracam uwagi na to, co biorę, z których to jest pakietów, ja nawet się nie orientuję, więc no, trzeba mieć te wszystkie dodatki, bo po prostu jak ściągniecie nie mając tych dodatków, to będzie wam brakowało różnych przedmiotów, więc to też jest na waszą odpowiedzialność. Jeśli chcecie na przykład samą bryłę tego domu i samemu sobie urządzić w środku, to też możecie sobie go ściągnąć i po prostu sobie zrobić po swojemu. Myślę, że to nie będzie też żaden problem. No. I cóż, ja mogę jeszcze więcej powiedzieć. Ciągle tylko mówię i cóż. Ale pierwszy raz nagrywam Spielbuilda z taką narracją ogólną i no i trochę, wiecie jak to jest pierwszy raz. Za pierwszym razem to zawsze jest ciężko. W każdym razie staram się, bo chciałabym, żeby ten Spielbuild był troszkę inny niż zwykle. Mam nadzieję, że ciekawszy. Nie wiem, czy lubicie słuchać narrację, czy wolicie, jak leci sama muzyka w tle. To też możecie mi napisać w komentarzu. Ostatnio, jak zauważyliście, na moim kanale pojawiły się dwie nowe serie. Jedna to Zbuntowana nastolatka. To jest wyzwanie. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to serdecznie zapraszam, bo to jest bardzo ciekawa seria moim zdaniem. I dosyć trudne to wyzwanie, muszę powiedzieć szczerze. Bo pierwsze odcinki to się troszkę namęczyłam, żeby ogarnąć wszystko. Bo jak wiecie, tam są dość surowe zasady na początku. Szczególny problem miałam z jedzeniem, które w The Sims 2, jak wiecie, ciężko jest zdobyć. No bo tutaj nie jest tak, że sobie zerwiecie z krzaczka jakiegoś truskawkę i sobie ją zjecie. Czy zrobicie rybę i od razu ją sobie zjecie. Tak lekko nie jest jak The Sims 4 na przykład. Czy choćby nawet The Sims 3 jest łatwiej, jak się ma dodatki. No ale cóż, tutaj muszę sobie radzić jakoś. Więc moja simka żywi się batonikami z automatu. Ho, ho. Mam nadzieję, że się nie roztyje. Bo niestety simy jak na złość nie chcą nic piec w parkach na ruszcie, więc no. Tak to jest. W każdym razie polecam to wyzwanie. Polecam sobie spróbować je samemu. Wszystkie reguły. Wszystkie reguły są rozpisane na moim blogu dokładnie. Ja tam się staram też aktualizować, bo ja to wyzwanie robię pierwszy raz, więc wszystko sobie sprawdzam jeszcze sama, więc
jeszcze tam aktualizuję, poprawiam, dopisuję jakieś wskazówki, podpowiedzi, żeby już tak było, nie? W każdym razie polecam spróbować nawet tak samemu sobie pograć i zobaczyć, jak to jest. The Sims 2 jest właśnie fajne i ma to do siebie, że nie jest taką prostą grą i ciągle się coś dzieje i to się tak nie nudzi, tak jak na przykład The Sims 4. Mi na przykład The Sims 4 bardzo szybko się nudzą. Już nawet The Sims 3 dłużej grywałam i gdybym miała lepszy komputer na The Sims 3, to na pewno bym grała i nagrywała z tego serię, bo po prostu uwielbiam The Sims 3. The Sims 3 i The Sims 2 to jest takie moje podium w tych Simsach. No a The Sims 4 niestety tak troszkę dalej, bo nie wiem co ma ta gra do siebie. Niby wszystko jest okej, okay, wszystko jest, no fajna grafika, ale coś jest w tej grze, że ona po prostu się nudzi. No dobra, ale mniejsza o to, nie będę narzekać. Powiem jeszcze, że pojawiła się też druga seria z The Sims 2, czyli Panna do Wzięcia, i w tej serii wszyscy możecie mieć wpływ na rozgrywkę, bo głosujecie i decydujecie o tym, który kawaler będzie dłużej w programie, tak. Więc też fajna sprawa, myślę, że będzie fajna zabawa z tym, bo takie programy w cudzysłowie zawsze są ciekawe i coś wnoszą taką świeżość. I ja bardzo się cieszyłam na tą serię, miałam z nią mnóstwo problemów, żeby ją przygotować, głównie przez mody i też dlatego, że gram na bardzo dużej parceli i ona się strasznie ścina i tak dalej, więc... Ale ja się nie poddałam i udało mi się w końcu, więc pierwszy odcinek wylądował na kanale. Jeśli nie widzieliście, to serdecznie Was zapraszam. No, to byłoby tyle z nowości w sumie na moim kanale. Będę się starała też co jakiś czas wrzucić właśnie taki luźny odcinek z jakiegoś speedbuilda albo z kasa z The Sims 4, tak jak na przykład z Karlą nagrałyśmy ostatnio. Też zapraszam Was zarówno do mnie na kanał, jak i do niej, bo ja robiłam simkę Ugly to Beauty z modów, a Karla robiła z gry. Więc też mamy taką różnorodność i można zobaczyć, która simka wyszła lepiej, która Wam się bardziej podoba, więc serdecznie zapraszam. Tak, taki speedbuild i jednocześnie promocja kanału, wbijajcie tu, oglądajcie tam, tak. I komentujcie, kochani, komentujcie, bo ja chcę znać Wasze zdanie. Chcę wiedzieć, co myślicie, czy Wam się podoba. Zostawiajcie łapki i bądźcie aktywni, żebym wiedziała, że jesteście i nie oglądacie. No i cóż, ja się będę z Wami żegnać, bo już więcej w sumie nie mam nic do powiedzenia. Mam nadzieję, że ten domek Wam się podoba. Napiszcie, co sądzicie o tym stylu mieszanym. No i na końcu oczywiście będą screeny, możecie się przyjrzeć. Zapraszam jeszcze raz na bloga, gdzie możecie sobie pobrać ten domek i wrzucić do swojej rozgrywki. Mam nadzieję, że ktoś skorzysta. Mnie się ogólnie on bardzo podoba. Jest przeznaczony raczej dla jednej osoby, góra dwóch, no bo jest tylko jedna sypialnia i jedna łazienka, więc wiecie. Ale potem można oczywiście rozbudować sobie domek, tak jak zawsze, piętro, czy choćby gdzieś z boku, więc myślę, że to nie stanowi żadnego problemu. Działka nie jest za duża, bo właśnie im większą działkę sobie wezmę, tym zaczynam budować większe domy i to jest po prostu nie to, co chcę, więc tak. No dobrze. W sumie ode mnie to by było tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki odcinek z moim głosem, z moją narracją. Dajcie znać, czy chcecie takich więcej. No i cóż, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Nie zapomnijcie wyrazić swojej opinii, tak? I zapraszam też na swoją grupę na Facebooku. Tam wszystko wrzucam, wszystkie nowości, aktualności i powiadomienia i w ogóle różne takie rzeczy, więc też zapraszam, linki w opisie i na końcu filmu. Do usłyszenia. Pa, pa.